Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj jest 25 lutego 2024. Jest niedziela. Idziemy dla Was na białą bazę z pytaniami i zostawiamy teraz. Będziemy ogarniać zawsze, zostaniemy w jednym temacie, a na końcu tam dodatkowo przygotuję. Są zapytania, ale to już będziemy przekładali na następne spotkanie. Tylko to właśnie te pytanie zawsze będzie krótkie, czy w ogóle to ma sens pytać, nie? To już od Izabel dostanę odpowiedź. Dzisiaj mamy też bardzo dziwną sytuację, bo chodzi o kody rodowe, o klątwy. I już tutaj ja zaczęłam ten temat ogarniać. Po prostu kamera nagrywa. Chip nic nie nagrał. Stanisław wyciągnął do komputera, chciał zmienić chip, nic nie działało. Pokazywało, że jest, chip jest pełny, był pusty. Przepraszam, mamy podziemienia teraz lekkie, mamy zimny wiatr bardzo. Także nagrywamy jeszcze raz, mamy nadzieję, że stanie jest w pełnym pogotowiu, tam pilnuje. Dzieją się rzeczy, właśnie już żeśmy powiedzieli, tema klątwy. Zobaczymy, czy rzeczywiście mamy się tym przejmować, czy ma coś w tym. Dobra. Czy kody rodowe to są dziedziczone programy, potomki dziedziczą, to są programy, to są informacje. Właśnie te programy pokoleniowe. Potem, czy to, jak dusze schodzą, wcielają się w ciała fizyczne, czy wtedy właśnie te klątwy, czy są przekazy, klątwa to jest informacja na potomka, czy to jest sprawa ciemnych. A klątwy są cierpienia, tak? Jest niepewność, jest wszystko, jest tam w jednym worku jeden chaos. Czy właśnie jak wychodzą z źródła boskiego, czy wiedzą o tym, że wcielą się właśnie w jakiejś rodzinie i przejmują, przelewa się ta informacja, żeby ten potomek dalej coś tam cierpiał, przyciąga właśnie, mamy ten, ale zrobimy dla Was, bo temat ciekawy. Właśnie to zejście, wcielenie się, tak? I klątwy to są programy, a program jest informacja, tak? Czy w ogóle działają, czy to jest tylko jakaś następna bajka? Chcemy się dowiedzieć. Podobno jest Polska przeklęta przez jakiegoś tam zdechlaka, jakiegoś papieża wczesnego, nie? Że poszła na Polskę, Watykan, że to zrobił i do dzisiaj tak Polska, jaka jest, taka jest. Zobaczymy, czy to prawda. Czy klątwa może dotyczyć właśnie krajów, nawet domów, rodzin, pokolenia, tak? Idziemy w tym kierunku. Czy w ogóle istota, która schodzi, na przykład kobieta, czy ma już zaprogramowane nadane wcielenie, ile będzie miała dzieci, jaka płeć i tak dalej. Czy to już jest program, w który wradza się ta istota i, bo mówię, niektórzy są, rodzice są zdrowe, tak, wszystko, narządy rozrodcze są zdrowe, a tutaj nie ma dziecka, nie ma potomka, tak, a niektórzy mają ich aż 10, a niektórzy mają 15, nie, dzieci. Od czego to zależy dalej? Czy właśnie z upośledzone ciała fizyczne się rodzą? Jest sprawa genetyczna, genetyka po rodzicach, właśnie też z pokoleń, jakieś zawichrowania, zaburzenia genetyczne i są właśnie nabyte genetyczne i nabyte, tak? Nabyte to jest z zewnątrz, przyczyna jakaś zewnętrzna, jakiegoś trucizna jakaś, tak? Z różnych przyczyn mogło to się stać. Jajeczko jedno zostało zepsute po prostu, nie? I ono akurat się zapłodniło. Także nic z genetyką nie ma wspólnego. I teraz mówię o tym, bo mój syn ma Down syndrom, Stefan, i on ma też nabyty Down syndrom, tak? Także nie ma genetycznie, bo to badali tam jeszcze w Niemczech, nie?
Dobra, obejmiemy ten temat, bo to się rozwinie, a tutaj dziękujemy z tego miejsca serdecznie. Ania z Nowego Jorku, pozdrawiamy. My nakręcamy, a ty śpisz o tej porze na pewno jeszcze. I to jest taka Ania podszeptucha, bo ona nam nieraz da temat, który możemy rozwinąć, da do myślenia i się zagłębiamy w tym. Mówię, dobra, ten temat wchodzimy, nie? Tak, dziękujemy jeszcze raz Aniu serdecznie. I sama jesteś ciekawa, dlatego nam właśnie Ania podszeptucha chciała też to wiedzieć, więc będziemy tutaj pytali się. A na zakończenie właśnie wejdziemy jeszcze, bo to nie jest pewne, czy na Marsie jest jakiś łazik, czy tam na Marsa są jakieś loty. Planeta Mars, niby tam oglądają, jak jeździ sobie łazik i tam zbiera jakieś kamyszki, po co i dlaczego i komu tam czort wie, jak po plaży turyści jedzą i zbierają muszelki. Na pamiątkę. A podobno te zdjęcia, te nagrania są z wyspy Islandia. Tam poprzez Google nie odnaleźli tego łazika tam właśnie i tam też są, ta cała ekipa tam chodzi. No i są takie same te tereny, jak z Marsa nam pokazują. Zobaczymy. To jest pytanie do Izabel. I będziemy rozbierali temat też kontakty ze zmarłymi, które my też mamy, prowadzimy. I to jest Samuel, tam na bazie właśnie kontaktuje, daje kontakty, przekazy właśnie od zmarłych osób, istot, które chcą coś przekazać i odpowiadają na pytania. Ale ten temat się nie rozwiniemy, tylko to jest taka zajawka do następnego tematu. Także spytam się, gdzie jest Simone, a nasze problemy, mam nadzieję, stanie, nagrywa się, w ogóle nagrywa się. No. Temat klątwy, tak. Simone. Ja już stoję przed portalem. O, no właśnie, stoją przed portalem, już przechodzą, bardzo się cieszę. Isabel steht da schon. I Isabel już oczekuje i grüße dich herzlich, danke schön. Hast du mitbekommen ein bisschen von Thema? Ja, so. No, Isabel słyszała właśnie z jakim tematem, ale na pewno będzie się pytała, będziemy szli pytaniami dokładnie, wie Zivilisationen haben wir? Jetzt so, gerade sind circa 70 oder 70. So. No, da grüßen wir auch herzlich, ja? 70 cywilizacji jest tam zajętych. Na bazie przywitałam się, oni wiedzą, odbierają i cieszą się też bardzo. No mamy kontakt po prostu, no. Cieszą się. Jesteśmy tam mile widziani i cieszymy się, że możemy tam być. Przechodzą na lewą stronę. Wir sind schon da, wo der Stuhl erscheint. Już są na miejscu, za, gdzie wyjedzie za chwilę fotel dla Simony. Jest jetzt halt so, der Stuhl ist so braun. Już wyjechał. Ale co, brązowy. Brązowy kolor ma ten fotel, bo Izabel już odebrała, z jakim tematem. To są tematy ziemskie, nie są jakieś tam uniwersalne czy kosmiczne, także. Okay, ich habe Simone siada. Będę przez nią. Izabel Mucha mnie tutaj męczy. Już Izabel prosi, możemy zacząć i Simone jest podłączona do przepływających informacji, odpowiedzi na moje pytania. Ja jestem, ja są tema fluch, nie? I ob zum Beispiel Großeltern oder Urgroßeltern von denen, von physischen Körper reden wir ja, von denen, was sie haben, Erlebnisse, schlecht oder gut oder so, das sind Informationen, welche sind in Genetik kodiert, ja, für den nächsten Nachwuchs. Ob das wirklich... Es ist nicht, das ist aber gesagt, es ist nicht wirklich kodiert in... Also Moment, ich muss auf Polnisch. Ja. Pierwsze pytanie, bo już Izabel odpowiada, poprosiłam, bo jeszcze wam nie przetłumaczyłam. Pytam się właśnie, czy te kody rodowe, jak pra dziadkowie coś przeżywali, dobrego, złego, a kody, czy programy, czy przeżycia, to są informacje. Czy one przechodzą w genetyce właśnie z przodków na
dalsze pokolenia. I Izabel od razu zaczęła odpowiadać, ja jedz. Also, das hat mehr damit zu tun, ja, dass die Überlieferung von den Vorfahren da ist. Also die Überlieferung heißt, also die Großeltern erzählen es praktisch ihren Kindern. Das durch Erzählen, nicht in Genetik. Nein, das ist eine also ja, Erzählung. Izabel mówi, że tutaj jest złe pojęcie w ogóle, że te kody rodzinne są przekazywane. Mówi, to nie są kody jakieś zakodowane poprzez genetykę, to są przekazywane poprzez opowieści. Ja się jeszcze spytałam, nie przez genetykę. Ona mówi, nie, poprzez opowieści. Jeżeli babcia opowiada córce coś, tak, czy wnuczce, wnuczka to zapamiętuje i przekazuje na swoje dalsze pokolenie jakąś tam historię. Das baut sich dann halt auf, sagte Isabel. Flüche oder der Fluch in dem Sinne sind einfach negative ja, Energien, Gedanken, wo diejenige Person von einer dritten Person vermittelt bekommen hat. Mówi właśnie te klątwy, bo już od razu nie musiałam zadawać pytania, Izabel już słyszała, że temat idzie o klątwy w większości. Klątwy to są negatywne energie, które są wytwarzane w złości, w nienawiści, w chytrości i tak dalej. Tak, bo ja dodaję od siebie, tak, żeby to rozbić, to słowo. No i one są dalej. To jest nastawianie po prostu członków rodziny, że ojciec znienawidzi sąsiada, będzie maltretował rodzinę tą nienawiścią, że mają też sąsiada nienawidzić i ich pokolenie będzie dalej sąsiada, czy ich dzieci nienawidzić. I to jest ta klątwa nazywana, tak? Właśnie to jest z pokolenia na pokolenie przekazywanie jakichś złych energii. Bo myśli to jest energia, tak? A energia to jest informacja. Und das ist halt, ja... Isabel sagt, das ist halt einfach so, auch wie die Menschen brauchen den Glaube und der Glaube sagt ja, es gibt Gut und Böse, es mówi, gibt den Himmel und es gibt die Hölle. Mówi, Isabel mówi, bo ona się nie raz powtarza, mówi, że człowiek potrzebuje jakiejś wiary, tak? Wiara to jest dobro albo zło, w co uwierzysz, albo jest niebo i piekło. Und so ist es halt auch mit dem Fluch. Also wenn was tak samo jest z tym z klątwą. Wenn das Negatives passiert und das dann halt noch verstärkt wird von Personen außerhalb und dann später halt sich wiederholt dadurch, wird es praktisch vermittelt oder gesagt, ja, du bist jetzt verflucht oder du hast halt jetzt Pech oder wie auch immer. Dobra. Właśnie, i tak wygląda klątwa, że ktoś z rodziny, tak, powiedzmy, skłócił się, to jest przykład z kimś, powiedzmy z sąsiadem, tak, za płotu. No i to mnie, no, Kargul i tamten drugi był, i Pawlak, o, coś takiego. Ale oni się godzili, brali w ramiona, a klątwa nie bierze w ramiona. I po prostu to jest podpuszczenie w złości rodziny, najbliższych. Nawet znajomych, podpuszczenie na tego jednego i oni będą na niego wyzywać, a słowa jak wyzywają to każdy zna, bo bez poznania tych słów to nie będziesz Polakiem. No i właśnie tych dorosłych dzieci też będą nienawidziły danej osoby i ich dzieci będą dalej nienawidziły tej osoby, czy dalszej rodziny tej osoby, tak? I tu i życzą wszystkiego, co najgorsze. Niektórzy mówią, o, życzyłem, że tam serce mu stanęło, och, dostał zawału za jakiś czas. Widzisz, spełniło się moje życzenie na kogoś, albo żeby nogi połamał. No, przewrócił się na rowerze, nogę złamał. Już mu się spełniło właśnie jego klątwa. Tak to wygląda, ale to jest, to nie jest całkiem to, w co wierzycie. Das übertragt sich dann halt immer weiter durch diese Erzählung. No mówi, cały czas będzie
będzie to negatywne dalej przekazywane, dalej i dalej i dalej i, ta, i to jest jako, jako klątwa, jako to, i to się właśnie przeciąga w pokoleniach nienawiść, tak? Und Isabel sagt eigentlich, das Gegenstück zum Fluch ist ja Glückspilz. A mówi, a teraz, mówi, no bo zawsze są dobre i zło. Mówi, a istnieje takie coś, z, przeciwność klątwy, mówi Glückspilz, to jest szczęśliwy grzyb, to znaczy, że szczęściarz, nie? Bo po niemiecku szczęśliwy grzyb w przetłumaczeniu się Isabel mówi. Isabel sollte sich mal die Menschen überlegen, wie oft sie zu jemand sagen, ja, er ist ein Glückspilz und wie oft sie zu jemand sagen, ja, er ist verflucht oder... Mówi teraz tak, każdy niech sięgnie w swoje własne informacje, ile razy usłyszał w otoczeniu, że ktoś powiedział, ale mam, miałem szczęście, czy miałam szczęście, a drugi mówi, mam przesrane życie, ja cały czas mi się trzyma, jakiś nie daję sobie rady. Jest przeciwieństwo? Jest wirklich so, dass halt das Negative wirklich weiter verbreitet wird, wie wenn das Positive geht in die Gedanken von der Leute verloren, von den Menschen. Mówi, to jest bardzo zadziwiające właśnie w umyśle ludzkim, mówi Isabel, że to, co jest złe, to jest przenoszone z pokolenia na pokoleniu, ale to, co jest dobre, szczęśliwe, szybko unika, ulatuje z pamięci. No, ciekawe rzeczy się dowiadujemy. No to tu mamy te klątwy, te znane klątwy. To po prostu nie wyzywać, nie psioczyć na nikogo. Wkurzy się każdy, bo zawsze jest okazja, żeby się wkurzyć, ale nie przekazuj, nie nastawiaj drugiego na człowieka, którego ty znienawidziłeś, czy zrobił ci krzywdę, czy coś. Zamykaj temat czasowo. Klątwy nie będzie, tak zwany. Was Isabel meint halt, ist einfach, man soll dieses Negative nicht so vermitteln, dass es Angst gibt, sondern so vermitteln. Das gibt Wut, die Negative gibt Wut. Genau, und es unterstützt ja die dunkle Seite nur noch mehr. Ah, no właśnie, i tutaj mówi. Jak jest przekazywana jakaś złość, dobre informacje, to wzbudza nie tylko w tym człowieku, co przekazuje, ale tych, co słuchają, przyjmują. Złość, nienawiść, to takie po prostu kopia jest przekazywana. I tu zaczyna się zabawa dla ciemnych stron. Oni na to czekają, na ciemne siły. I tu zaczyna się karuzela. Eigentlich, sagt Isabel, sollte man das Negative auch so wie beim Positiven, wo man sagt, das vergisst man, sollte man es auch nicht weiter mówi, geben. Dlaczego człowiek nie obróci tego w tam, to że to, co jest pozytywne, tak, wylatuje z pamięci, już go zapominają, że ktoś jest ładnie się rozwija, że jest zadowolony, że tam radość zapanowała. Tego nie chce większość wiedzieć. Będą psioczyć na tego, tak? Ale ten nie dopuszcza i rozwija się w pozytywnym. A mówi, dlaczego, jeżeli jesteś w złości, zatrzym się i obróć to w pozytywne myśli. Nie psiocz, nie rzucaj o tych klątw, czy jakichś tam... bo to są informacje, których zrzucasz tam na kogoś, tak? Dann würde es sich auch nicht immer weiter gehen, dann würde es sich abschwächen. To nie będzie się ta klątwa w ogóle rozwijać, tylko będzie słabnąć. No bo jak będzie słabnąć, znaczy, że ciemne siły nie dają rady. Ja tutaj się zapytam. O właśnie, tutaj takie mam też do tego pytanie. Czy op? Was? Zum diese Thema. Wenn jemand ist glücklich, in positive. Und aber viele sind zum Hass oder auch der Mensch, weil ihm geht's gut, ja? Und der andere nicht.
warum diese Energie schwemmt nicht zum diese glückliche, ob der hat solche Stärke, dass der lässt nicht zu diese Informationen, dass der lässt nicht zu einfach und gibt's kein Chaos in den. Bo się pytam, jest dużo ludzi. Moment, ja. Darf ich das richtig verstanden? Du meinst jetzt positive Seele, wo bloß positiv denkt. Mhm. Und die soll also bekommt keine negative Sache. Ja, auch, obwohl wie? Sie ihn geworfen in seine Richtung. Ja, aber dann kommt nicht an, diese Negative. Das ist, ob da so Abwehrkräfte starke oder ständig ist nur beschäftigt mit Positiv? Der lässt sich halt nicht... Moment, muszę przetłumaczyć teraz. Teraz tak, żeśmy troszeczkę tutaj wyjaśniali, bo są ludzie, są szczęśliwi, rozwijają się, mają pieniądze, oni się bawią. Po prostu bawią się życiem i bawią się w życiu. Potrafią potańczyć, śmiać się i nie psioczą po prostu. Bo im żyje się, trzyma pieniądz i się rozwijają, tak? Nie mówię o tych chytrusach, którzy tam, to już jest inny temat. Mówię o pozytywnych ludziach, którzy się mówi im, że to są szczęściarze. Ale tacy szczęściarze obrywają bardzo dużo, są klątw wyrzucane na nich, nienawiść, zazdrość i tak dalej. I dlatego, jeżeli to by docierała taka informacja wzmocniona, zła do danej osoby czy na daną rodzinę, jakoś ta rodzina dalej jest szczęśliwa. Pytam się Izabel, na czym to polega, że ta klątwa, ta nienawiść nie dochodzi do tej rodziny. Oni dalej są szczęśliwi, a ci dalej psioczą, próbują zniszczyć. Mhm. Also es ist sehr, bei solchen Seelen merkt man erstens, dass sie sehr gut also mit dem Verstand verbunden sind, also mit dem Körper. Mówi tak, pierwsze, takie istoty, które mają powodzenie, są radośni, szczęśliwi i opływają, jak to się mówi, nie w złocie, tylko że w dobrobycie, nie? Im jest dobrze, że oni jako istota duchowa mają dobre porozumienie z umysłem ziemskim. Są w takim w jednym, jak to się mówi, połączeniu, w takiej harmonii, o właśnie. Und durch die gute Verbindung halt die Seele und Körper zusammen hat, kann sie sich schützen vor den negativen. Właśnie, jeżeli ktoś jest połączony, dusza i ciało fizyczne, jeżeli jest to połączenie w harmonii, żadna klątwa, żaden negatyw nie dojdzie do tej istoty. Nie ma szansy, mówi Izabel. Ja, und wenn mal was Negatives ist, diese Person oder diese Seele sucht immer in dem Negativen einen positiven Aspekt, wo sie daraus lernen kann und dadurch wird sie halt noch stärker. Glücklich. Nochmal. Jeszcze raz, bo also, troszeczkę Izabel tutaj przekazała, co muszę dobrze pokombinować, żeby wam wytłumaczyć. Die Seele, wenn sie angegriffen wird von negativen Dingen, sucht die Seele in diesem negativen, positiv. Nein, in diesem negativen, wo sie angreift, ein kleines Stück positiv, wo sie was draus lernen kann und dadurch wird die Seele noch mal stärker und Teraz verstanden, zrozumiałam. Okay. Dobra, teraz tak. Ta istota, ten człowiek, który ma dobrą harmonię istoty w sobie i umysł ziemski, tak, nie dotrze nic złego, ale że on jeszcze będzie większe miał powodzenie, bo on widzi w drugim złym człowieku malutkie światełko dobra, że w tym jest. I to jeszcze mu daje tą satysfakcję, że on to widzi i wie, że można tego złego w dobro pociągnąć. On nigdy nie będzie zły na tego złego. Tylko po prostu będzie próbował wzniecić dobroć w tym drugim. Ja. Ja? Ja. Także te energie nie dopuści, żeby zła energia go opływała, tylko właśnie on widzi i obraca to odwrotnie, żeby ta energia, która do niego jest tam wysyłana, że jednak to dobro, troszeczkę dobra jest tej energii i powiększa swoje pole energetyczne.
Also Isabel sagt, den meisten Menschen außen rum kommt es so vor, als ob alles, was negativ an die Person rankommt, einfach so wie abfällt. Also als ob es die Person überhaupt nicht interessieren würde, was da ist. Aber die Person kann das halt ja in was Positives wandeln. No mówi, że nawet ci, którzy złorzeczą i rzucają w kierunku dobrego człowieka, w dobrą istotę wrzucają i oni po prostu wylewają z siebie śmieci, tak? Brudy, chcą zalać kogoś, ale nie dadzą rady, bo właśnie ta istota potrafi to odeprzeć, jakby pozytyw zamieniać. No to dobra, to czym rzucasz, to ja tobie odpycham i karm się tym dalej, jak jesteś szczęśliwy. Może na tym to polega, nie wiem, bo można też to tak robić. Deswegen ist es ja, sagt Isabel, so wichtig, dass halt die Seele und der Körper im Harmonie miteinander sind. Mówi i pamiętajcie o tym, jest najważniejsze dla nas, dla każdego człowieka, żeby umysł ziemski był zharmonizowany z samym sobą. A sama sobą to jest ta istota właśnie główna, ta dusza nazwana, ale to jest istota, tak? A ciało fizyczne jest ograniczone, ziemskie, nie pójdzie w podróż do Atta, czy do źródła boskiego, czy gdzie indziej, bo każde wcielenie masz inne ciało fizyczne, nigdy nie będziesz miał tego samego ciała, tak? Także, no, co do tego. Dobra, to trzeba to chyba wszyscy, das ist die Fluch, existiert praktisch nicht, jako Klonfe nie existuje. Es ist eigentlich nur ja, von dem Menschen ja, fabriziert. Mówi, to jest produkowane, klonfe są produkowane przez człowieka i no, i przekazywane dalej i to jeszcze ta wiara się tworzy, że... Es wird einfach gesteuert, dass halt die Seele teilweise nicht das machen können, was sie eigentlich auf der Erde erlernen sollen, weil sie blockiert werden. No właśnie, dem, to jest tworzenie, ja. Takie klątwy, które są nazywane, to jest tworzenie blokad dla danej istoty, czy dla jakiejś rodziny, żeby nie mogli się rozwijać, bo wiadomo, jakby ktoś psioczył cały czas na jakąś rodzinę, czy na ich dzieci, to w końcu ich tak zabrudzicie, tak ich przygnieciecie, że tam oni nie mogą się nawet rozwijać, bo się będą wstydzili wychodzić z domu, czy bali się was, tak? I dlatego nie ma rozwoju i myślicie, oj się, klątwa wam uda, gówno się udała wasza klątwa. To wy jesteście przeklęci, którzy to tworzą po prostu. Sami dla siebie tworzycie. I wspomagacie, wspieracie ciemną stronę i może już do nich należycie. Tak tylko w ten sposób można wytłumaczyć, nie? Także nie dać się, nie dawać się. Was halt auch, nie ma Klonf, nie bójcie się. Was man halt auch sagen muss, sagt Isabel, die Menschen haben ja viele Gefühle und gerade das Gefühl Neid ist auch ein sehr starkes Gefühl, wo halt negative... Isabel mówi, że właśnie ja. Nasze ciała fizyczne, umysły ziemskie mają bardzo dużo emocji, różnych emocji. Mówi i zazdrość. Zazdrość jest najsilniejszym najsilniejszą klątwą, powiedzmy, zazdrość. Wo dann halt auch wieder dazu führt, dass irgendwann irgendjemand denkt oder fühlt, es sei ein Fluch, weil die negative Energie sich einfach sammelt und der Mensch dann halt dafür diesen Ausdruck, ja, Fluch, sich ja, gedacht hat oder ja, no, so betitelt hat. Właśnie takie w zazdrości wytwarzane energie też przytłaczają człowieka, który nie jest zharmonizowany jeszcze tak z sobą całkiem. Nie mogą zniszczyć poprzez zazdrość, a tam gdzie jest zazdrość, mój najgorszy właśnie jest zazdrość. Jest bardzo niszcząca, mówi Isabel. Mhm. Also der Mensch muss einfach lernen, mit den Gefühlen besser umzugehen. Mówi, że człowiek cały czas uczy się zapanować nad emocjami. I uczy się tego, ale no, jest coraz gorzej widać z tymi emocjami. Einfach praktisch mehr Harmonie, żeby harmonia harmonii była, energii dążyć, gibt. Żeby tam, gdzie jest harmonia, tam jest energia bardzo pozytywna.
i tam nie dojdzie żadna klątwa. No. Jetzt verstanden, was das so auf sich hat damit. Pyta się Izabel, czy zostało zrozumiane. Mam nadzieję, że przetłumaczyłam po swojemu. Tak, Gracjana potrafi. Nieraz coś od siebie dodam, ale chodzi o dla zrozumienia, nie, nic więcej. Das ist mir diese emotionale, negatywne, das ist auch produziert, nie, unterstützt durch dunkle Mächte, ja? Du musst anders verstehen. Pytam się, czy emocje negatywne, czy są podtrzymywane poprzez ciemne siły? I Izabel od razu powiedziała, że nie, nie. Die Gefühle sind ja in dem Sinn nicht schlecht, aber der Mensch muss halt lernen, wenn er wütend ist, das nicht auf irgendjemand Spezielles zu provozieren. Mówi Izabel, że znegowała to, mówi, że emocje to nic złego, że masz prawo być złym, zawiedzionym, że to są emocje, to nie ma nic złego. Trzeba nieraz być złym, żeby, ale to zło nie zarzucać tym złem kogoś innego. Po prostu możesz to przepracować i puścić. To są też doświadczenia. Sondern diese Wut, wo man hat, soll man halt einfach freilassen in dem Sinne, dass nicht also auf eine spezielle Person oder jesteś masz złość w sobie, to wypuść jak wentylem to zło, ale nie na nikogo, tylko po prostu to się rozejdzie w powietrzu i po wszystkim, żeby nie ukierunkować w kogoś. Sondern einfach praktisch sagen, diese Wut ins Universum abgeben, damit es neutralisiert werden kann. Mówi, złość, wszystko co negatywne wypuszcza się w uniwersum, pokieruj to też tym myślami i tam uniwersum odbiera, przepracowuje, rozładowuje te emocje i te energie, które są negatywne i niepotrzebne. Man darf es halt nicht auf eine spezielle Person oder Tier. Mówi, ani na zwierzęta Lebewesen, nie wyrzucać złości, nienawiści, ani na człowieka. Na naturę też nie, bo niektórzy idą i kopią drzewa. Cuda nie wiedzy, tak? Także nie wolno tak. Praktisch, wenn die also diese. Kann man schreien in Luft. Genau, in die Luft schreien und halt einfach. Wyjdź na łąkę i wydrzyj pełną gębą te emocje, które cię cisną i nie zaszkodzisz nikomu. Powiedz, wykrzycz je. Damit es einfach neutralisiert werden kann. I to będzie zneutralizowane. Und dann eine neutrale Energie ist besser wie eine negative Energie. Und in viele Fälle in Familien sind Geschrei und auf Kinder, auf Tiere, auf alles, ja? Ja. Und das sind diese Energie, wo sehr schlecht geht auf die Familie. Insgesamt. Zobaczcie, ile się wydziera rodzina, dzieci, tak? Rodzice się kłócą albo dzieci przeszkadzają, czy pies przeszkadza. Są wyzywane, mordy wydzierane, krzyki, niewidy, no nie daj Boże, do rękoczynów, do bicia dochodzi, tak? Bo to są też te... Zobaczcie, i wszystko pozamykane, żeby nikt nie słyszał sąsiadów. To święta rodzina, żeby oj, nie wyszło, ale ta energia zostaje na tej rodzinie, zawisa. Weil, negatywne. Wenn man, es geht da viel, sagt Isabel, um die Gedanken. Nicht um die Worte, sondern um die Gedanken, wo man hat. Die Gedanken sind diese, wo die Energie freisetzen, verstehst? Die Gedanken sind schlimmer als Worte? Genau, genau. I przede wszystkim Isabel mi tutaj zwraca uwagę, żebym wam powiedziała, że to, co wykrzyczane, złe słowa się używa, jeżeli ktoś jest zły, to w powietrze też idzie, tak? Ale najgorsze jest to, jeżeli w myślach nie krzyczysz, tylko w myślach kombinujesz, ja bym zabił, zniszczył, tamto, w myślach. To są potężnie tworzone energie, są bardzo niebezpieczne te energie. A takie energie mają psychopaci, nie? Oni nie mówią. Są właśnie nic nie mówią.
to się im tworzy w ich łbach i potem coś się dzieje właśnie. I tutaj mamy. Es ist wirklich so, dass es halt die Gedanken, wo jeder Mensch hat, viel mehr Kraft hat, wie die Worte, wo man Isabel sagt. Mówi, myśli mają potężną siłę, nie słowa wypowiedziane, myśli jest potęgą. A to wiemy, nie? Też. Dobre myśli to są jeszcze to z największą potęgą, a to złe, no właśnie niszczące jest, nie? Gut, jetzt gehen wir. To mamy, czy klątwy działają? No, klątwy, programy działają, działają. Człowiek to czyni, a nie jakieś tam przechodzenie z pokolenia na pokolenia. Nie, my to się dzieje w teraźniejszości u każdego cały czas. Das heißt, dass die sagen den Fluch auf bestimmte Häuser oder bestimmte Länder, ja? Angeblich Vatikan auf Polen hat auch Fluch damals, welche Papst oder so. Das bis heute ist so wie ist es war oder nicht. Pytam się, te klątwy niby rzucane, że papież jakiś tam w Watykanie czy Watykan zarzucił na Polskę, czy das na... Ist, nicht, czy to prawdą? Isabel sagt, das ist nicht, ob es wahr oder nicht wahr ist, ist die Frage. Es ist die Überlieferung, wo es wahr macht. Isabel mówi, to moja odpowiedź jest taka, czy to jest prawdą, czy nieprawdą. Tutaj nie zabierze żadnego zdania. Mówi, ale... Solange es immer weiter verbreitet wird. Powie jedno, tak długo będzie... ta klątwa działała, jak będzie o niej mówione, przekazywane. I ludzie w to wierzą. Wszystko. Zrozumieliście? Also, solange es immer wieder ins Gespräch kommt, wird es immer diese Energie halten. Und, mówi, ja. Jak będzie o tym mówione, ta energia będzie się utrzymywała w powietrzu i idzie na umysły ziemskie i się w to wierzy i się tym żyje. Tak? Und solange jemand daran glaubt und halt wird halt immer diese negativen. Kto w to wierzy, to cały czas będzie właśnie podtrzymywał tą energię tej klątwy niby i będzie dalej przekazywał i się wydaje, że to działa, a to gówno działa, to działa wiara ludzi w to, że ta klątwa istnieje, nie ma klątwy, nie ma nic. Jeszcze mam pytanie, bo mi teraz weszło. Na przykład robią jakieś tam czary, jak dzieci się urodzą, jakaś tam przyjdzie babcia, czy ciotka, czy kto i tam mumra pod nosem i coś tam mówi, jakieś znaki robi, czy to są coś z tym jest. Bo to jest ciekawe. Isabel frage, wenn ein Kind ist geboren, ja? Und dann kommt welche Oma oder Tante oder so und so macht welche diese czary mary, wie sagt man, welche Worte, wo soll dem Kind schützen oder irgendwas oder so, weißt du, solche machen, welche Rituale, ob das wirkt auf das Kind oder nicht, czy to działa na dziecko, co takie rzeczy są rytuały, czy nie, na to nowe narodzone. Da ist halt immer auch die Frage, wie die, also wie die Eltern darauf selber reagieren, ob sie das wollen oder nicht wollen. Und ja, eigentlich hat von Natur aus jede Seele einen Schutz. Isabel mówi tak, zależy od tego, czy rodzice sami przyzwolą, żeby jakaś tam babcia czy ciotka przyszła i jakieś tam rytuały, żeby tam mamrociła pod nosem i jakieś tam niby dziecko chroni przed czymś. Mówi, zależy od rodziców, którzy do tego dopuszczą. Z natury każda dusza przychodzi, ma swoją ochronę. I żadne murmanie pod nosem to właśnie zakłócenie tego pola energetycznego dziecka jest. Da kommen wir halt auch wieder in dieses Glauben hinein. I mówi, potem wchodzi to, wierzą w to, co zostało zrobione i to przyjmują, że o, jakieś tam czarodziejskie słowo powiedziane, już dziecko jest ochronione. Mówi, rodzice w to uwierzą, ale
Bzdura to jest. Solange man an was glaubt, kann das Positives bewirken. Also, ja, wenn dann, wenn man da aber nicht dahinter steht, ja. Ja, aber manche so Rituale sind negative. Ja, natürlich, natürlich. Rituale są, mówi, jak rodzice uwierzą w to, że dla tego dziecka coś zostało dobrego zrobione, to ich wiara jest, tak? Ale żaden rytuał czy jakieś tam mamrotanie pod nosem nie przyczyni dobra dla tego dziecka, tak? Das ist halt wirklich immer, es kommt immer drauf an, wie die Person zu der anderen Person steht, ja, wie die Harmonie da ist. Uj, zależy, jaka harmonia jest też w rodzinie. Jak jest harmonia w rodzinie, to nie będzie się wpieprzał i dziecku jakieś tam rytuały wyprawiał, bo chce chronić, przed czym chce chronić? Przed rodzicami? Jakieś rytuały, przed jakimś złem czy coś? Ach. Hat, ja, es, der Mensch hat sehr viele Sachen, wo halt einfach unnötig sind. Mówi, człowiek wyprawia takie rzeczy, mówi Isabel, że w ogóle to jest niepotrzebne. Ja, und wo halt auch teilweise können auch negative Einflüsse mówi, haben. I wtedy może to być przekształcone w negatywne i mieć takie to działanie negatywne. To, co człowiek myśli, że coś dobrego robi, tak? Ale to może być w negatywnym całkowicie. Dobra, to chciałabym tak przyszło do głowy o tym. Und die machen so rote, welche Faden auf Hände binden, das soll schützen die rote Faden. Jakieś tam czerwone. Te wiążą kokardki czy nitki na nadgarstkach, że to ma chronić. Ob das wirklich schutz diese. Pytam się, czy to rzeczywiście chroni. Eigentlich kann man nur jemand mit positiven Gedanken schützen. Mówi, ochronę masz tylko poprzez pozytywne myśli. To jest jedyna ochrona. Nie ma innych. No. A to co, jakieś talizmany, a talizmanen, wo die haben da, mit dem Zahn, so wie Indiana, oder welche Säckchen mit Kräuter sich tragen. Ja mówię, a takie właśnie talizmany mają woreczki z ziołami, jakieś zęby zwierząt mają jako wisiorki, Indianie. Ich habe jetzt gerade Isabel gefragt, genauso, das ist ja auch wie die Organiten, wo wir haben, wo auch uns schützen. Mhm. Sagt sie, es gibt halt wirklich Dinge, wo halt, also gerade beim Organiten, diese Natursachen, wo halt wirklich auch. Mówi, Talizmany z natury rzeczywiście wspomagają osoby, jak Organit, jak Zioła. Alles, was eigentlich natürlich auf der Erde. Der Zahn von Tierzahn. Das ist auch Natur. Ja, es ist auch Natur. Mówi, ja, zęby od zwierząt też są z natury. Das, was, od dzikich zwierząt, jak Indianie właśnie, jak te talizmany. Ja. Also das, was von der Natur kommt, das ist ja auch diese Heilkräuter und so weiter, wo wir mówi, alles zioła, które leczą wszystko, jak masz woreczku, nosisz przy sobie, to jest... Pozytywnie działa. Das ist für den Mensch positiv, aber alles, was irgendwie chemisch behandelt oder. Mówi, ja, no są tyle talizmanów, das jest halt. Dobra. Nicht wirklich. Kto w co chce wierzyć, niech wierzy, jak mu dobrze robi czy czyni, to jest fajnie, nie? A dobra. To już też zostawmy temat talizmany, to już tylko tego ja, zahaczyłam. Das ist halt wirklich. Die Menschen haben sich im Glauben aufgebaut und mówi, człowiek rozwinął sobie wiarę. Ja. Jeżeli wiara jest w coś. Da gibt's positive Dinge und halt auch welche są, und też mówi Isabel, są pozytywne wiary i negatywne wiary. Ja. Dobra. Idziemy dalej. To znaczy się, że Polska jest wolna od klątwy Watykanu. Nie opowiadajcie bzdur. Klątwy nie będzie. Nie będzie klątwa wisiała nad Polską. Wszystko. Dobra. Programy potomstwa. Wenn eine Seele kommt, im physischen Körper als Frau, ob die hat schon die Seele, hat schon Programme, wie viele Kinder wird haben und welches Geschlecht, oder
die physische, genetische Körper hat diese Programme. Pytam się, czy wchodzi istota we wcielenie jako kobieta, czy jako istota przynosi ten program w sobie, ile będzie miała dzieci, mówię o kobiecie, czy genetyczny program ciała fizycznego ma to zakodowane? Jetzt, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Also du meinst jetzt, wenn eine Frauenseele in den Körper kommt. Ob da bringt mit diese Informationen. Wie viele Kinder sie haben. Wie viele Kinder und welche Geschlecht, ja. Oder der physische Körper, ob diese Programme hat. Nee, das hat also die Seele selber, also die Odpowiada Izabel, że te informacje posiada istota duchowa, ma zaprogramowane, ile będzie miała dzieci, czy w ogóle bywa, macie hamkajne, czy będzie miała, czy nie będzie miała. Ja, aber das kann I auch. Ile? Also Izabel sagt es so, es ist ja so viel gespeichert in na Seele, wenn sie kommt in Mówi, że tyle, istota duchowa ma tyle programów, jest zaprogramowana taką ilością przed zejściem w ciało fizyczne. Und dann kommt's halt immer drauf an. Wir wissen ja, dass die Seele ganz viele Möglichkeiten aufgezeigt Mówi, kriegt. I dlatego ma tyle programów, bo ona wie przed zejściem, że ma różne ścieżki wyjściowe w różnych sytuacjach. I też ma te programy. Nie tak mówię, że o instynkt mi. Nagle wiesz, gdzie masz, w którą stronę masz uciekać. Die hat zwar Informationen alle da halt in sich die Seele, wie viele Kinder sie haben kann oder möchte, aber es kommt dann darauf an, welchen Weg sie Aber die selber schon bespricht und bevor die geht ins physische Körper, selber ihre Wünsche ausspricht, wie viele Kinder möchte haben. Pytam auch, się, also auch, das, das ist ja nicht bloß... Ciekawe, ciekawe pytanie i na tą odpowiedź czekam. Zapytałam się, moment, zapytałam się, czy... Bo istota kobieca, tak? Bo są istoty męskie i żeńskie. Istota żeńska, jak schodzi, to ona będzie rodziła dzieci, bo istota męska, która wejdzie w ciało kobiety, no to wiadomo, że nie będzie rodziła dzieci, tak? To są ci gejs i tak dalej. Czy odwrotnie, czy lesbijka, ale co jest, to jest kobieta, a ma męską w sobie istotę, tak? To wiadomo też. Może, ale nie musi, ale przeważnie to tam, dobra, nie na naturalnym no, sposobie, jak to się mówi, tak. Teraz tak, że mówi, że istota duchowa, żeńska, wypowiada swoje życzenia. Ona sama mówi, ile chce doświadczyć, ile dzieci będzie, chce mieć i co, to jest ten program. Wchodzi właśnie już w nią, wypowiada. No to są odważne te, które chcą 10 czy 15. Też to chcą doświadczyć. Was Isabel halt gesagt hat, was halt passieren kann, dass wenn die Seele auf der Erde angekommen ist und da schon eine Weile gelebt hat, dass dadurch durch diese Chips, wo sie hat, dass da manche Dinge halt einfach blockiert werden. A no właśnie, i tutaj Izabel znowuż podchodzi do tego tematu poczipowany, tak, istoty. Mówi, że zanim zejdzie, to ona wie, co chce przeżyć i w jakim klimacie, w jakich warunkach, w jakich rodziców chce się wrodzić. Ale mówi, jeżeli ma w sobie programy, o których ona nie wie, tak, bo przenosi na ciele astralnym, to te programy w jej życiu fizycznym mogą jej plany też pozmieniać, bo jak zaczną się włączać i mogą coś spsioczyć. I tak jak są programy, chipy, które są na układzie rozrodczym, że hamują na przykład jajeczkowanie, tak, czy doprowadzają do, jak to się mówi po polsku? Jak traci się płód, poronienia, o właśnie, nie? To też mogą zboczyć jej doświadczenia. Takie programy właśnie, mówię o tym Izabel. Mężczyzn też to dotyczy, tak? Aber Izabel sagt, es wird dann halt einfach, ja, dieses...
diese ganze Information, es gibt ja viele Wege. Und dann wird halt ein anderer Weg eingeschlagen oder die Seelen schlagen dann meistens einen anderen Weg dann ein. Und ja, wenn sie dann wieder in der geistigen Welt sind, dann verarbeiten sie das. Und dann, wenn sie dann wieder in die Welt gehen, dürfen sie dann das nochmal, also probieren zu erleben. Ja. Właśnie mówię, że dużo jest, dużo przypadków jest tak, że ta istota schodzi. Ma tyle programów w sobie, że ona może uderzyć w różne ścieżki po prostu, wyjścia, ma drzwi wyjściowe jeszcze, drzwiczki, które może wykorzystać. Mówię, ale jak wraca, nie wyjdzie jej to, co, bo na przykład przez te programy, które w sobie ma i przerabia to, chce jeszcze raz doświadczyć, bo jej nie wyszło to, schodzi jeszcze raz, ale może się zdarzyć, ma w sobie problem, nie wie o tym, że ma ciepy, tak. Aber jetzt ist so passiert, ja, dass die, was? Wo die sterben, dass die auf die Base die holen die und entchippen, ja, das ist eine positive. Ja. To, co teraz ja. właśnie jest, działa, bo mówimy o tym, to, co wiemy, a teraz to, co się dzieje, to już jest inna sprawa, są bazy w przestrzeni, które przełapują, nazwijmy przełapują, przyciągają duszę, odchipowują, żeby mogły czyste do źródła boskiego iść i dalej. To jest właśnie w ten sposób robione. Kto odchodzi z ciała fizycznego, to będzie tam odcipowany, tak? Dobra, ale te programy, które masz sobie zanim odejdziesz, będą cię niszczyły tutaj w ziemskim padole dalej, bo one cały czas działają, nie? I to jest właśnie ta przeciwność tego, nie? Bo każdy się cieszy, odejdę, będę tam wyczyszczona z programów, ale w tym padole jeszcze się musisz męczyć z tymi programami, tak? Bo u każdego inaczej działają, czy mają wpływ na to, czy na tamto, nie? Ale to można wcześniej zrobić, nie? No, to jest wolna wola każdego. Chcesz jeszcze za życia być wolny od programów, to możesz się oczyścić z typów programów, tak? A jeżeli chcesz poczekać, aż tam zrobią, no to odczekasz i zrobią tam, nie? Każdy ma jakieś wyjście, o. A, dobrze. Nie po to są programy nam narzucone, poprzez właśnie, żeśmy o tym mieli w ostatnim, żeby nam dobrze było, człowiekowi, tak. Wszystko jest, to jest w złym i niefajnym, dobra. Wytłumaczyliśmy programy potomstwa i und die wissen auch, welche die haben Geschlechtern, ile die Kinder oder ist es. Pytam się, czy wiedzą te istoty, a co będą wiedziały, ile dzieci wiedzą na życzenie, że chcą być matką, tyle tych dzieci, czy płcie też tam wybierają, czy mogą, nie wiem. Pytam. Ja, also das Geschlecht ist auch schon vorgemerkt, aber jetzt in welcher Reihenfolge das kommen wird. Mówi tak, że jak chcę mieć na przykład jedną córkę, czy synów, czy dwie, albo samych synów, mówi, to już ten jest zaprogramowana w tym. Tylko nie ma kolejności dzieci, że pierwsza będzie syn, czy córka, czy tego tam, nie ma kolejności, ale te płcie, że właśnie, że tak się urodzą. Dobra, a spytam się o to z ciekawości, bo u mnie, mówię, w linii żeńskiej, moja babcia 4 dzieci, moja mama 3 żywe, bo ten 4. to było ciąża pozamaciczna, to by było 4, tak? Ja mam 4, ja mówię w moim kierunku, ja mam 4 dzieci i moje dzieci mają pyta 4, Tania ma 4, Sara ma też 4. Czy to jest zakodowane też właśnie, chodzi o pokolenia, Izabel? Wollte fragen, wenn meine Oma in, also in weibliche, ja, Richtung, ja, hatte 4 Kinder, ja. Meine Mutter hatte 4 Kinder, also ihre Tochter 4 Kinder. Ich 4 Kinder, Peter 4, Tania 4, Sara 4. Ob das ist auch so Programm, czy to jest taki program zakodowany?
Also, a moja babcia, o babcie, a moja prababcia baronowa też 4 dzieci. Moja babcia też ma, czy, miała 3 rodzeństwa. To jest ciekawe, bo głębiej już nie wiem. No i u mnie też czwórka. Stani też czwórka, z czwórki. No to się. Also ein Programm ist das nicht wirklich. Mówi, to nie jest rzeczywisty program, mówi Isabel. Isabel sagt, es war halt einfach, ja, die Frauen, wo halt die 4 Kinder, die wollten einfach diese Kinder. Also das hat sich halt einfach so fortgesetzt, dass halt deine Mama im Inneren praktisch 4 Kinder wollte. Wollte so. Nicht, die wollte nicht mal mich. Ja, das, nie chciałam, ja das, nie byłam chcianym dzieckiem, nie to, że to było. Das heißt also die Seele praktisch. Praktisch heißt es die Seele. Właśnie. I teraz tak, że to jeszcze zapytam o to. Mówi, że twoja mama chciała mieć 4 dzieci, a ja mówię nie, bo ja nie byłam niechciana. Nie chciała mieć 4. I ona się śmieje, Izabel mówi, ale ona jako istota duchowa w tym ciele fizycznym, umysł ziemski nie chciał, ale ta istota miała zaprogramowane 4. Praktisch deine Seele wollte auch 4. Ja też chciałam 4. Und so hat sich das halt fortgesetzt. I poszło to dalsze pokoleniowo. Ist eigentlich eine schöne, ja, Richtung. Mówi, że piękna jest. Piękna jest, jak to się mówi, pokoleniowa ścieżka, no, po czwóreczce. Ty też z czwóreczki, nie, Stani? No. Dobra, teraz tak. To już żeśmy, tu wejdziemy. Mit Behinderungen. Weil gibt's genetische, ja, Behinderte und vom... No. Außen Einflüsse. Von außen Einflüsse. So, so wie Stefan ist von außen Einflüsse, ja? Ja. Ja. Und ob das ist auch im Programm, dass die Seele wissen, in welche Körper die kommen. Teraz mówimy o upośledzonych ciałach fizycznych mówimy, czy są genetycznie zmienione, tak? Upośledzony, bo to nie każdy lubi to słowo, ja osobiście też nie lubię słowa upośledzone, tylko no, niewykształcone, może będzie najprzyjemniejszym słowem. Ciała się nie wykształciły, są różne syndromy, tak, dobra. Czy te dusze wiedziały, czy te dusze, bo są genetycznie i nabyte, tak? I teraz pytam się właśnie o te dusze, które schodzą, czy one wiedzą o tych ciałach, o ich dalszym istnieniu tu na ziemi. Mhm. Also die Seelen wissen das schon, dass sie halt anders sein werden wie andere. Mówi, te istoty wiedzą, że oni wiedzą o tym, że po wejściu w te ciała fizyczne oni będą inne jak zdrowe osobniki po prostu, tak? Ja. Und das ist halt auch für die Seelen, also man kann jetzt nicht sagen, sie werden gezwungen oder so. Nee, für die Seelen ist es auch wichtig, diese Erfahrung zu machen. Mówi, te dusze nie są zmuszane do schodzenia, do zamieszkiwania niewykształconych ciał fizycznych. Wybierają się same, to są wysoko rozwinięte istoty, które one chcą doświadczyć pośród zdrowym człowiekiem właśnie w takim ciele. Oni chcą doświadczyć, jak są przyjęci. Wie die werden Umgang haben, die gesunde mit solche, die mich den auch die große Erfahrung machen. Czy będą oddane, czy kochane, czy oddalone, czy wyskrobane, bo to też jak to czynią kobiety. Wenn diese Seelen, ja, die kommen in behinderte Körper, dann die mich den erfahren, wie unter die gesunden Menschen, wie die werden aufgenommen, ja, um Erfahrungen zu machen. Was ist das Wichtigste für solche Seele? Was ist das Wichtigste zum Erfahren? Co jest dla takiej istoty, która wie o tym,
w jakim środowisku będzie, co się z nią stanie, jakie będzie miała ciało, co dla takiej istoty jest największym doświadczeniem, dlaczego tak chce? Also, man kann es jetzt halt auch nicht pauschalisieren. Also für viele, na, für viele? Für viele ist wichtig praktisch die Akzeptanz von den normalen. Mówi, dużo istot schodzi i chcą doświadczyć, czy będą zaakceptowane w środowisku, który ma pełne rozwinięte ciała fizyczne. W środowisku zdrowego człowieka, o. Ja, und halt, eigentlich ist auch oft so, also so erdacht, dass praktisch solche behinderten Leute den normalen Leuten, wo man das schön sagt, Dinge beibringen, praktisch die Liebe, wo es so bedingungslos geben. Isabel mówi, że żeby się dużo zastanowiło nad tym, mówi, istoty, które schodzą właśnie, wybierają, to są ciężkie doświadczenia, ale oni chcą przeżyć, chcą doświadczyć między tymi niby zdrowymi ludźmi. Ale zdrowy człowiek nie wie, ile te istoty wnoszą w ich środowiska, że oni, te istoty, że ich miłość, które mają w sobie, nic nie zmieni. Że oni wnoszą, dla ludzi pokazują, ile mają w sobie miłości. Weil behinderte Menschen können sehr viel geben. Mówi właśnie, te upośledzony człowiek daje więcej, jak wy wiecie. Und es hat halt der normale Mensch hat es irgendwie verlernt zu geben. Mówi, ten zdrowy człowiek przeoczył dużo rozwoju takiego, rozwoju, przeoczył dużo, żeby się rozwijać w taką miłość, neutralność, w harmonię, tak? W innym jest inaczej się rozwija, nie? Zdrowy człowiek, nie? Also ist ein Lernprozess eigentlich auf beiden Seiten. Mówi, to jest nauka na dwie strony, mówi. Für die behinderte Seele und halt auch für die normale Seele, also F. Mówi, każda dusza, mówi, so doof, przechodzi szkołę życia. Weil die Seele ist ja nicht behindert, sondern der Körper. Mówi, że dusza nie jest upośledzona, tylko ciało fizyczne jest upośledzone, żeby o tym nie zapomnieć. Es ist oft halt, es soll halt ein Geben und Nehmen sein, eine Akzeptanz, ein Gleichgewicht, eine Harmonie. I to jest, to wszystko jest obserwowane, czy jest akceptacja, czy jest harmonia, ten rozwój, być razem. Ob ich als Mutter wusste ich auch im Voraus, dass mein Kind wird eine davon betroffen. Czy ja się pytam, czy ja jako matka też wiedziałam, zanim zeszłam, że jedno z moich dzieci będzie miało Down syndrom. Also deine Seele wusste das. Wiedziałam. Dein Körper, dein Verstand hat es nicht gewusst, aber deine Seele moje ciało fizyczne tego nie wiedziało, ale ja jako istota wiedziałam przed zejściem, że tak doświadczenie wzięłam na siebie. Also es ist halt einfach ein Geben und Nehmen beiderseits. Mówi, wziąć, nie, brać i dawać. Tak powinno wyglądać doświadczenie tu na planecie Ziemia. Brać i dawać, dzielić się po prostu. Wymiana cały czas, a nie hapca-rapca, nie? Komsi komsa, a drugi o na ulicy siedzi z kapeluszem i żebrze. Dobra, to jest, teraz kończymy. Dowiedzieliśmy się. Jetzt von dieser Thema, ja? Bo już, to już on... Diese Thema? Eigentlich? Ich habe zwei Fragen, habe ich, Isabel, aber das für die nächste. Das ist nur so kleine Haken. Ob der Mars, Planeta Mars wirklich ist besucht durch Menschen, ob das diese Fahrzeug das ist oder das, was die uns zeigen. Ob das ist hier auf der Erde gemacht worden und... Pytam się z tym łazikiem o Marsie i tak dalej, czy to rzeczywiście człowiek tam już na tym Marsie jest, czy już
posiadł Mensch gibt vor, weiter zu sein, wie er ist, in der Hinsicht. Was? Der Mensch gibt vor, weiter zu sein, wie er ist, also gegenüber anderen Menschen. No i to odpowiedź jedna jest, tylko jedno zdanie od Izabel, że człowiek pokazuje więcej, zanim tam jest. To znaczy się, że nam, że zrobią znak wariatu. To jest... Dobra. Czekajcie, moment. Rozbawiło mnie to, dobra. To ja mogę wam też powiedzieć, że wydaje mi się, że tutaj pod bramą stoi Lamborghini. Moje. Kupione za moje. Nie muszę pokazać, a może zrobię kiedyś zdjęcie i wam pokażę. I każdy uwierzy, że to moje. Mogę nawet na nim usiąść, zrobić, dać sobie zdjęcie zrobić. Dobra, jest. Okej. Okay. Das heißt, ist nicht wahr mit dem Mars. Ja, es ist halt eine Vorspiegelung falscher Tatsachen. Also mówi to, co z Marsa oglądacie i te zdjęcia, mówi to, na ładną huśtawkę wam zrobili. Dobra, wiemy wszystko, pytamy się. Dobra, nie będę tam o Wenus czy coś, może kiedyś tam popytamy, nie? O takiego, no dobra, ale te kontakty konfesztowe, nie? Mm-hmm. Ja? Yeah. Izabel, wir haben schon erklärt das alles, ja? Ja. Aber das kann man, die Informationen bei Samuel auf der Basis, ja? Yeah. Ob das ist den Menschen behilflich, welche sich kontaktieren. Pytam się o bazę u Samuel. Samuel to prowadzi, ma tą bazę, kontakty ze zmarłymi. Czy te kontakty właśnie z istotami już, bo ciała fizyczne już są dawno, ich tutaj już nie ma, nie? Czy są pomocne właśnie takie uzyskiwanie odpowiedzi, czy z, pytania się, bo dużo nieraz ma jakieś tam żal albo wyrzutu sumienia, albo coś, co chciał jeszcze się dowiedzieć, czy porozmawiać, a nie zdążył. Czy to jest pomocne dla człowieka? Pytam się. Also, es ist auf jeden Fall hilfreich für bardzo pomocne jest dla człowieka, mówi Izabel, kontakt właśnie aber ist auch teilweise hilfreich für die Seele, wo in der geistigen Welt ist. Mówi, ale to, że człowiekowi to jest nic, ale największą pomoc, kontakt właśnie ze zmarłymi czyni dla tej istoty, która już jest tam. I ona ma tą tęsknotę podzielenia się czy skontaktowania się więcej jak człowiek. Nawet tego nie wiedziałam. Myślałam, że to człowiek ma większą potrzebę, a jednak te... Dobra, może dlatego, że my tutaj... To beide Seiten eigentlich. Mówi, dla dwóch stron jest dobre, nie? Ale może dlatego, że właśnie my jeszcze jak tu zostajemy, my rozmawiamy o wszystkim, tak? Możemy jeszcze się dzielić. A ta istota, co odeszła, już nie może się z nami podzielić, ale jeszcze ma jakieś informacje, które chce przekazać. Nie wiem, może dlatego, przepraszam. Dobrze, będziemy kończyć, to taką zajawkę tutaj zrobiłam. Zobaczymy w... Macie pytania, pytajcie i będziemy kontynuować. Niektóre mnie rozbawiają, ale dobra, to jest mój styl taki, ja jestem, lubię się śmiać i no dobra, nieraz mnie rozśmieszają rzeczy, ale nie znaczy, że ja wyśmiewam, tak, mnie to rozbawia. Dobra, Simony? Ja. Gehen wir zurück? Dobra, gut. Ona mówi, będzie dobrze, jak już z powrotem, bo już jej spada ten Pegel. Ja, also ich gehe jetzt mit Isabel. Isabel ją prowadzi do błękitnej energii, kochani. Zapraszamy na następne spotkanie. Nie obiecuję, że co niedzielę, bo już was tak przyzwyczaili, że co niedzielę już możecie... O, prawie zgubiłam kolczyka. Jak to się stało? Stanie, żeś mi źle zapiął. Dobra, później. Dobra, kochani. Ale postaramy się co niedzielę iść w podróż dla was. Ile, jak długo pytania będziemy mieli, ale pytania zawsze jakieś przychodzą, jakieś dziedziny, jakieś tematy. I zostańcie, kochani, zdrowi.
Namaste.